księżniczki Disneya chcą spróbować zupełnie nowych stylówek. Każda z nich przejdzie straszną metamorfozę. Kim będą księżniczki Disneya na Halloween? Obejrzyj LaliLu, żeby się dowiedzieć. Sukienka Roszpunki jest w opłakanym stanie, a jej włosy są w nieładzie. Usuń stary makijaż. Postarz trochę o szycie sukienki. Pomaluj brzegi czarną farbą. Obetnij włosy Roszpunce. A może zrobimy z niej brunetkę? Zrób jej włosy z satynowej wstążki i przyklej je do głowy. Roszpunka wygląda zupełnie inaczej. Pomaluj jej oczy na brązowo. Namaluj brwi. A jej palce są całe w popiele. Na klatce piersiowej ma tatuaż z magicznym symbolem. Roszpunka przygotowuje się na Halloween. To Halloween przejdzie do historii. Wszyscy pokochają moje nowe włosy. Już nie muszę cały dzień ich rozczesywać. Połóż nakrętkę na rolce papieru toaletowego. Ten materiał utkały magiczne pająki. Jest idealny na obrus. Załóż szklany koralik na podstawę. Ta magiczna kula przepowiada przyszłość. Pomaluj urodzinowe świeczki na czarno i zrób im podstawę z gorącego kleju. Przy takim stole można przeprowadzać seanse. Roszpunka nudziła się w swojej wieży i zadecydowała porozmawiać z duchami. Zazwyczaj kula sama odpowiada na pytania, ale czasem ma mediatorów. A księżniczka uwielbia spotkania towarzyskie. Ach, to mój nowy przyjaciel, szkieletor! Zaczekaj, dokąd idziesz? Jeszcze nie opowiedziałam ci mojej ulubionej, strasznej historii. Roszpunka tak się wkręciła, że aż zasnęła z książką. Zegar wybił północ. Czas szybko leci w Halloween. O nie, prawie je przespałam! Najciekawsza część zaraz się zacznie. Zamień część starej zabawki w magiczny piec. Pomaluj całość na czarno. Małe duszki usłyszały hałas i chciały to sprawdzić. Uwielbiają bawić się z nietoperzami. Na górze można zobaczyć napis Halloween. Ugnieć piankolinę. Jej ciasteczka w kształcie duchów są prawie gotowe. Posmaruj je białą polewą, narysuj buźki i włóż je do pieca. Słyszę was! Już idę! Otwórzmy drzwiczki. Ciasteczka wyglądają pysznie. Dzięki za twoją ciężką pracę, piecu. Dam te ciasteczka Elsie i Arielce. Elsa zdecydowała się przebrać za gnijącą pannę młodą na Halloween. A może by tak spróbować nowego koloru włosów? Zróbmy to. Chcę być chłodno-niebieska. Świetny wybór. Pomaluj ciało i twarz na jasno-niebiesko. Popracujmy nad makijażem. Namaluj kości na ciele. Poszarpana gaza może zostać spódnicą. Pomaluj brzegi farbą. Ten styl jest sprzed paru wieków, ale gorsety są nadal w modzie. Załóż gorset i pomaluj go jasną farbą akrylową. Zrób wieniec z dekoracyjnych gałęzi. Żadnych żywych kolorów. Pączki są przysypane kurzem. Panna młoda ma w rękach ślubny bukiet. Śnieżna księżniczka stała się czarującą i straszną, żywą panną młodą. Elsa nie spodziewała się gości, gdy nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Paczka dla pani? Kto ją przysłał? Nie mogę tego zdradzić, ale nadawca mieszka w opustoszałej krypcie. Bukiet suszonych kwiatów? Nie pachnie, ale dłużej potrzyma. Elsa zamieniła się w gniejącą pannę młodą. Wow, mam teraz stylówkę na Halloween. Bardzo do mnie pasuje. Załóż drewniane koraliki na wykałaczki. W ten sposób łatwiej będzie namalować twarz Jacka. Owiń kulki folią i włóż je do wiaderka z lodem. Uwielbiam wszystko zimne i lodowate. Wolałabym zamrażarkę od pieca. Spróbujmy nowego przepisu na lody. Pycha! Mają nawet lukrecję! Zróbmy taboret z plastikowego pudełka. Pomaluj go tak, żeby wyglądał jak dynia. Wytnij brokatowe kółko z papieru piankowego i przyklej je do siedzenia. Dodaj zielony liść. Ten stolik w stylu Halloween to świetna dekoracja do pokoju Elsy. Zdecydowałam się przyozdobić mój pokój na Halloween. Czasem nawet w moim zimowym królestwie jest jesień. Muszę się szykować, albo Roszpunka i Arielka dostaną wszystkie słodycze. W międzyczasie księżniczka Arielka próbuje przebrania Drakuli. Pomaluj skórę na blady kolor. Uwielbiam moją bladą skórę i ostre kły. Muahahaha. Zrób krawat z białej koronki. Zszyj dwie identyczne części i zaciśnij je w ten sposób. Krawat będzie bardzo pasował do czarnych ubrań. Zrób spódniczkę z 2 warstw czarnego tiulu. Zrób pelerynę z czerwonego i czarnego materiału. Połącz części dwustronną taśmą i zaokrąglij brzegi. Załóż białe mankiety. Zaczesz jej włosy do tyłu i zrób 2 białe pasma. Pokazują prawdziwy wiek Drakuli. Od wieków nawiedza mieszkańców tego zamku. Drakula chodzi po zamku i ogląda dynię. Nie może się doczekać Halloween. Na halloweenowym bufecie nie może zabraknąć ponczu. Pomaluj figurę szachową na biało i dodaj metaliczną farbę. Nanieś kleksy farby na przezroczysty, plastikowy kubek. Włóż styropianowe kulki do środka i zabarw wodę. Drakula uwielbia pić owocowy poncz. To sekret nieśmiertelności. Zrób tron ze starych mebelków. Pomaluj stare krzesło czarnym lakierem do paznokci. Dodaj papier piankowy. Ale najpierw zrób wysokie oparcie z tektury. Odrysuj całość, zagnij krawędzie papieru piankowego i krzesło wygląda zupełnie inaczej. 2 wielkie skrzydła będą dekoracją z tyłu krzesła. Jeszcze nie mamy siedzenia. Naprawmy to! W najciemniejszym kącie zamku stoi ulubiony tron Drakuli. To tutaj słucha najnowszych nietoperzych plotek. Nadchodzi nietoperz. Powiedz mi, co się dzieje na zewnątrz? Czy wszyscy nasi mieszkańcy są gotowi na Halloween? Dziś wieczorem ta szczoteczka w kształcie gwiazdki też przejdzie metamorfozę. Pomaluj ją srebrną farbą akrylową. Dodaj z tyłu pajęczyny. Połóż Połóż na środku dużego pająka. To jedyna szczoteczka, której może używać Drakula. Jest natchniona duchem Halloween. Księżniczka chce dziś wyglądać bardzo strasznie. Pomaluj figurkę konika morskiego srebrną, metaliczną farbą. Jego ogniste włosy są takie same jak Arielki. Posyp pasma włosów brokatem. Wytnij błyszczące skrzydła z dwóch kolorów papieru piankowego. Konik morski zamienił się w nietoperza. Drakula przechodziła się przez opuszczony park. Wszystkie potwory przychodzą tu w halloweenową noc. Nagle z krzaków wydobył się odgłos i usłyszała trzepot skrzydeł. To konik morski witający się ze swoją mistrzynią. Drakula wsiadła na konia i pojechali razem na halloweenową imprezę. Która z księżniczek Disneya najbardziej Cię zaskoczyła? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam lajka, subskrybuj LaliLu i kliknij dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików.